się pychać, mamy dziesiątkę do zera. Wszystka Polonia, nikt nie zdawał nas pokonać. Wszystka Polonia, wszyscy szaliki w dłoniach. Emocje rosną. Emocje rosły także podczas spotkania wigilijnego, w którym uczestniczyli członkowie wszystkich sekcji klubu sportowego Polonia Środa. Spotkanie odbyło się w zespole szkół rolniczych. Podczas klubowej wigilii wielokrotnie podkreślano, że klub wciąż się rozwija. No, jestem dumny z tego, że jestem prezesem naszego klubu. Myślę, że ta skala tego naszego przedsięwzięcia, tak to ujmę, jest naprawdę bardzo duża i dzięki moim znakomitym współpracownikom w zarządzie. Podczas spotkania zaprezentowano również zawodników wszystkich sekcji działających w Polonii. Uhonorowano także zawodników, którzy są najwytrwalsi w treningach. Najwięcej zawodników Polonii jest dziś zrzeszonych w sekcji piłki nożnej. W piłce nożnej ponad 450 osób trenuje. To jest zdecydowanie największa sekcja, najbardziej popularna dyscyplina. Ale cieszymy się także z biegaczy, tenisistów ziemnych, stołowych, darterów, szachistów. Tworzymy wspólnie całą rodzinę, także naprawdę staramy się stwarzać możliwości wszystkim tym, którzy mają ochotę uprawiać sport. Spotkanie wigilijne Polonii Środa było również okazją do tego, by dzielić się planami na niedaleką przyszłość. Klub Polonia Środa ciągle się rozwija i ten rok przyniósł wiele bardzo ekscytujących nas informacji. Przede wszystkim powołaliśmy do życia Fundację Polonii Środa Wielkopolska, która od przyszłego roku będzie prowadzić Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz Polonikę, prostą spółkę akcyjną, która została powołana, by utworzyć kompleks sportowy pod Środą Wielkopolską, co też da nam nowy bodziec do rozwoju. Podczas wigilii odbyło się także losowanie nagród, które trafiły do zawodników. Była również okazja, by pośpiewać kolędy.